Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Jan Kubań, prezes Fundacji Pafere. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tym razem tematyka biznesowa. Jaki powinien być przedsiębiorca? Wie pan, ja sobie takie robię notatki i trafiłem, to był rok 2016, na taką książkę, podsumowanie Change Your Habits, Change Your Life. Thomas Corley opisał, badał przez 5 lat milionerów, tak, to takie fajne hasło, ludzi sukcesu, którzy zostali bogatymi i wystartowali od zera. Czyli tak jakby, wie pan, według mnie to jest taki typowy pierwowzór człowieka przedsiębiorczego. Startuje od zera, tak jak ten mit amerykański, od pucybuta do milionera. No i on wyłuskał 13 takich ciekawych cech. Ja do tego jeszcze dodałem 3 inne i szczerze powiem, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że on tych cech u tych swoich amerykańskich milionerów nie odkrył, bo według mnie one są oczywiste. No i teraz chciałbym z panem panu je przedstawić, ewentualnie jeżeli pan będzie się chciał ze mną zastanowić, no to możemy dalej te tematy rozwijać. Pierwszy punkt to jest ciągle czytają, czyli dużo czytają. A co czytają? Jak panu się wydaje? Co tacy milionerzy mogą czytać? No podejrzewam, że nie tabloidy. Nie tabloidy, dokładnie. To znaczy oni czytają biografie ludzi sukcesu, publikacje o rozwoju osobistym oraz dzieła historyczne. Więc ja zawsze mówię, że rzeczywiście najlepiej czytać jest biografię, przy czym wcale nie mówię, że ludzi sukcesu, no ale też generalnie nie ma biografii ludzi, którzy czegoś tam jakiegoś tam sukcesu nie odnieśli, także po prostu biografia to jest biografia. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Między innymi, taka jedna rzecz, która mi została, ona jest absolutnie niezwiązana z naszym tematem, ale wydaje mi się, że jest śmieszna. Biografia Kardana. Kardan to był taki włoski uczony, on był chyba medykiem, inżynierem, to tam, nie wiem, 1400-1500 rok, jakoś tak. No i on taką ciekawą rzecz napisał w tej swojej autobiografii. Wyszedłem z domu, udając się do jakiegoś tam urzędu. No i załatwiając potrzebę fizjologiczną pod murem przy domu obok, nagle oberwał się kawałek gzymsu i upadł tuż obok mnie, tak? No i właśnie jaki to był stan, prawda, fasad, że i w ogóle jaki stan higieny, jak tam ludzie żyli. Wychodziło się z domu i załatwiało się potrzebę po prostu pod murem sąsiedniego domu, z którego jakieś tam cegły się jeszcze waliły. Kolejny taki przykład też bardzo interesujący, to jest słynny pamiętnik dostępny w języku polskim Samuela Pepysa. Samuel Pepys to był człowiek, który zarządzał flotą angielską, też chyba lata 1300, 1400, 1500, coś w tym stylu, dokładnie nie pamiętam. W każdym razie Samuel Pepys napisał coś takiego, że musiał złożyć, to był urzędnik floty, który organizował dostawy zaopatrzenia dla tej floty. No i musiał zdać, akurat była wojna z Niderlandami i musiał zdać raport królowi. No i napisał tak, że będę musiał zdać raport królowi, a przez 3 miesiące nic nie robiłem. Czyli tak wyglądała praca tego bardzo wysokiego urzędnika królewskiego. Myślę, że to chyba się nic nie zmieniło w tej chwili. Także czytać dużo biografii, bardzo ciekawe są informacje, no chociażby na przykład Steve Jobs, który widać, że to, że zbudował Apple'a, to po prostu była jego taka pasja, tak? To on po prostu był cały przesiąknięty tą pasją. Także polecam czytać głównie biografie, książki historyczne, bo tam jest najwięcej prawdziwych danych. Ćwiczą. Sport. I zazwyczaj są to sporty wytrzymałościowe, bo one trochę długo trwają, to znaczy no, wytrzymałość ćwiczy się od pół godziny do godziny, czasami i dłużej. Człowiek się poci, nie jest to wysiłek taki ekstremalny i powoduje wydzielanie endorfin, powoduje pocenie się intensywne, czyli wydalanie toksyn z siebie, a też jest to pewnego rodzaju forma medytacji, bo po prostu robiąc, powtarzając, na przykład biegnąc nawet na bieżni, czy biegnąc w lesie, po prostu w pewnym momencie zaczynamy sobie o czymś myśleć, tak? Jest oczyszczony taki egzamin, znaczy oczyszczony umysł Ja w ogóle uważam, że, znaczy tak sam to odczuwam, że jeżeli ja nie poćwiczę, ja zwykle ćwiczę około godziny dziennie, no teraz w tej pandemii niestety zostało to ograniczone, ale wczoraj zrobiłem 20 km na rowerze i już o wiele lepiej się czułem. Także po prostu te ćwiczenia mają wielorakie zastosowanie właśnie do dobrej kondycji. O której Pan wstaje, niech Pan powie, rano? Długo Pan śpi, Pan jest skowronkiem. To nie jest rano. To nie jest rano. No więc ci ludzie wstają wcześnie rano. Także to jest taka reguła. Mają różne źródła dochodu. A taka dygresja, nie wiem, czy Pan słyszał, że podobno nawet 25% społeczeństwa jest po prostu nocnymi markami i nie da się z tym nic zrobić. Nasz ten społeczny zegar funkcjonowania urzędów, firm itd. wynika po prostu z tego, że 75% w cudzysłowie sterroryzowało te 25%, bo ich jest więcej i tak to ustawiono. I tak to ustawiono. No i pewnie historycznie, bo słońce, bo naświetlenie. Tak, prawdopodobnie takich rannych ptaszków jak ja jest zdecydowanie mniej, tak? Czyli więcej jest nocnych marków. No, znaczy nocnych marków takich typowo jest podobno właśnie 25%. No więc nie wiem, no prawdopodobnie... Że się lepiej w nocy myśli, można się lepiej skoncentrować. Ja lubię obudzić się, wtedy zacząć swoją tak jakby przygodę intelektualną i właśnie jestem takim rannym ptaszkiem. No i jak temu badaczowi wyszło, no to po prostu ci właśnie ludzie, którzy sami doszli do bogactwa, odnieśli sukces, też wstają wcześnie rano, tak? Mają różne źródła dochodu. On tutaj pisze, że no ci rzeczywiście takiej wysokiej klasy bogacze, którzy rzeczywiście dużo zarobili, no to nie koncentrują się na jednym biznesie, tylko mają ten biznes zdywersyfikowany. I tak jak on pisze, że odnoszą korzyści finansowe z wynajmu mieszkań, inwestycji na giełdzie, czy udziałów w innych pobocznych biznesach, tak? Znaczy, czyli generalnie on wskazuje na to, że to są raczej finansiści, którzy gdzieś tam inwestują, czyli obracają pieniędzmi. Tak, no akurat ja trochę może przypominam bardziej Steve'a Jobsa, może nie w dochodach, ale tak jakby w stylu pracy, no bo po prostu technologia, oprogramowanie, usprawnianie pewnych rzeczy, czyli konkretne produkty i to mnie bardzo, że tak powiem, rajcowało, to mi się bardzo podobało. Także, a finanse mnie jakoś mało wciągają, bo według mnie to jest jakieś takie coś pustego, tak? Znaczy, ale to jest oczywiście moje odczucie, ja tutaj się nie będę spierał, jeżeli ktoś lubi właśnie finanse i się w tym realizuje, to czemu nie? Spędzają czas z innymi ludźmi sukcesu. No tutaj niestety mamy w tej chwili pandemię i problem tego spędzania z innymi ludźmi jest dużym problemem, bo są duże ograniczenia. Natomiast nie wiem, czy Pan wie, były w latach 60. ubiegłego wieku robione takie badania na rezusach, stada małpek, takich podobno bardzo takich zadziornych, nerwowych, skorych do bitki. No i patrzono, jaki jest wpływ różnych czynników na wychowanie, na przystosowanie tych rezusów do odgrywania późniejszych ról społecznych. No i zabierano ojców, zabierano matki, zastępowano matki różnymi substytutami. To tam była jakaś taka pluszowa lalka kudłata, która miała jako sutki takie automatyczne podajniki, że po prostu ten mały rezus odczuwał, brał ją no, na podobieństwo tej żywej mamy. Przy czym żywa matka sztorcowała te dzieci, a te sztuczne mamy nie sztorcowały, tak? Znaczy było kilka tam tych etapów, tych sztucznych matek. Jedne były miłe, przyjemne, inne były z samego drutu, a w ogóle to były te dzieciaki karmione po prostu butelkami już przez pracowników tych badań. No i też zabierano grupę rówieśniczą, czyli w różnych takich konfiguracjach te rezusy były chowane. No i cóż wyszło, że ojciec to w zasadzie jest niepotrzebny, że on tam w ogóle nie wychowywał, że to szturchanie matki, to sztorcowanie, to właśnie zwracanie uwagi było bardzo ważne. Wpływ matki był bardzo, bardzo istotny, natomiast najistotniejszy według badań wyszło, że była socjalizacja poprzez grupę społeczną, czyli grupę rówieśniczą. To było bardzo ważne i tutaj w momencie, kiedy tej grupy rówieśniczej nie było, to w zasadzie takie małe było absolutnie już stracone później dla tej społeczności. No i my w tej chwili mamy, znaczy tu mówiąc o tych ludziach sukcesu, tak, wpływ środowiska jest bardzo ważny, bo tam się uzyskuje różnego rodzaju porady, ale też są pewnego rodzaju zawiści, próba konkurowania, no to słynne powiedzenie amerykańskie keep up to Joneses, tak? Czyli no, bądź taki co najmniej jak na przykład ci ludzie z towarzystwa, z którymi się obracasz. Także właśnie ta ja bym powiedział, socjalizacja, to bycie w tej grupie jest mocno istotne, no i badacz tutaj właśnie pokazuje, że spędzają czas z ludźmi sukcesu, z innymi ludźmi sukcesu. Szósty punkt jest bardzo ciekawy, bo pomagają osiągnąć innym sukces. Czyli to nie jest tak, że ci ludzie tylko i wyłącznie chcą mieć ten sukces dla siebie, ale wręcz potrafią być mentorami dla jakichś tam młodszych czy zaczynających osób. No i tak jakby to jest właśnie ta cecha. Z czego to wynika? No wynika to według mnie, dlaczego to jest ważne? Bo jak Pan uczy, ja osobiście nigdy tak nie nauczyłem się reguł gramatycznych języka angielskiego, jak wtedy, kiedy ja uczyłem 10-letnie dziewczynki. Wtedy się musiałem naprawdę bardzo dobrze przygotować. Mój przekaz musiał być spójny i logiczny, bo one były naprawdę bardzo wymagające. Małe dzieci są bardzo wymagające. W związku z tym, szykując się do uczenia, ja się sam bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy uczyłem. Także tak to wyglądało, czyli pomoc osiągać sukces. To według mnie to w zasadzie każdy z nas powinien taką cechę mieć, żeby pomagać innym właśnie w realizacji jakichś tam ich marzeń, między innymi w osiąganiu sukcesu. Siódmy punkt. Znajdują mentora i korzystają z jego rad. Pan miał jakichś mentorów u siebie w swoim biznesie? Nie. Nie, ja miałem dwóch. Jeden świętej pamięci, to był piekarz. Ja robiłem software, on piekł bułki. No, w teorii co za biznesy, tak? Ale na pewnym poziomie ogólności jednak są pewne prawidłowości. On mnie bardzo dużo nauczył podejścia do zagadnień. On otworzył oczy na zagadnienie pracownicze, tak? Że pracownik to jest człowiek, że on ma swoją charakterystykę. Niektórzy są lojalni, inni nie są lojalni, jedni są złodzieje, inni są uczciwi i tak dalej. Jest cała ta sfera właśnie z tym związana i właśnie to ja od niego się dowiedziałem, tak? Także miałem właśnie takiego mentora. Drugi mentor to był potomek Żydów z polskiego getta, którym udało się przeżyć. On był ich synem. On się już urodził we Francji. Oni wyemigrowali po wojnie do Francji. No i on tam prowadził różnego rodzaju biznesy. Ja przez przypadek zostałem jego podwykonawcą tutaj na terenie Polski. Bardzo wiele spraw mi wytłumaczył właśnie takich biznesowych, jak prowadzić, na co zwracać uwagę. No i po prostu to naprawdę się przydaje, tak? Także tak, no, warto z takich mentorów korzystać. Punkt ósmy to jest, ja to nazywam zadaniocentryczność. Jak Pan rozumie to pojęcie? Mam cel, na którym się skupiam. Tak jest i je osiągam. Od A do Z. Od A do Z, tak? Czyli tutaj też jest taka ta odwieczna dyskusja między różnicą między kobietą a mężczyzną, tak? Że mężczyźni są właśnie bardziej zadaniocentryczni, mniej im zależy na tym, żeby ładnie, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby się dobrze czuli, tak? Na czym zależy kobiety, bo one dbają o te emocje, one są w zasadzie, można czegoś nie zrobić, ale jednak, żeby atmosfera była fajna. Natomiast mężczyźni i właśnie ludzie, którzy no, chcą, myślą o jakimś tam sukcesie, powinni właśnie być zadaniocentryczni, czyli po prostu koncentrować się na realizacji zadania. Oczywiście no, nie należy mieszać ludzi z błotem i tak jak to na niektórych nagraniach czołowych naszych prezesów różnych ciekawych firm słychać, jak oni po prostu się zachowują. Tak to jednak nie powinno być. No i tu są teraz trzy moje takie cechy, których nie zauważył ten badacz, natomiast które ja dodałem. Mianowicie mają doskonale opanowane cechy przywódcze. No bo jeżeli człowiek sukcesu, to on musi zbudować zespół. No a jeżeli musi zbudować zespół, no to musi być przywódcą. Tak? Taki pojedynczy człowiek sukcesu, no to nie wiem, może być jakiś, nie wiem, czy jest firma wysoka, tak, z dużymi obrotami, która jest oparta wyłącznie na jednej osobie. Raczej nie, raczej to są procedury. Właśnie te cechy przywódcze trzeba mieć, trzeba umieć budować procedury, które powodują, że dana grupa ludzi pod nazwą moja firma czy nasza firma dosyć skutecznie pracuje i realizuje te cele w sposób taki niezachwiany, tak? Czyli no, zaburzenia nie wpływają na działanie tych ludzi, no i co za tym idzie firmy. są doskonałymi organizatorami pracy zespołowej. Oni muszą mieć to we krwi, właśnie to tak jakby, to są te, między innymi te cechy przywódcze, ale to też jest właśnie to, żeby zorganizować ludzi w zespół. No bo zespół piłkarski na przykład, no to jest grupa 11 indywidualności, którzy ze sobą świetnie współpracują. No i właśnie takie modele też trzeba stosować, takie modele, takie narzędzia trzeba stosować w firmach po to, żeby właśnie mieć dobre zespoły, które fajnie pracują. To jest 11 taki punkt, to jest taki punkt, który ja usłyszałem od Margaret Thatcher. Jeżeli coś robią to dobrze. Czyli jeżeli już się za coś taki człowiek, przedsiębiorca, człowiek sukcesu bierze, no to chce zrobić, żeby to było dobrze zrobione. I proszę jeszcze zwrócić uwagę, że mówimy o tych przedsiębiorcach, którzy sami doszli do wysokiego pułapu. Czyli to nie są ludzie, którzy dostali jakiś biznes i go potem rozwinęli, tylko tacy, którzy wystartowali właśnie od tego pucybuta. Jeżeli coś robią to dobrze. I według mnie to jest taka bardzo pożyteczna cecha. Przydałaby się, żeby młodzi Polacy byli tej cechy nauczeni w szkole, a obawiam się, że nie są, no bo to jest i społecznie bardzo, bardzo przydatne, tak? Że jeżeli już coś jest zrobione, to jest to naprawdę przemyślane, dogłębnie zrobione i jest trwałe, tak? Można się potem na tym oprzeć. Punkt 12. Nie boją się krytyki, a wręcz jej poszukują. Jak pan to rozumie? Myślę, że w tych kilku słowach jest cała ta porada wyczerpana. Wyczerpana. Oczywiście ludzie się boją podświadomie krytyki, nie lubią być krytykowanymi. Ja też opowiadam, byłem kiedyś na takim kursie, się zapisałem na szkolenie z głosu, tak, jak należy mówić, nagrywać się, bo tam chciałem nagrywać jakieś audiobooki. No i pani dała nam jakieś zadania, myśmy te zadania zrealizowali, po czym zaczęła omawiać. No i oczywiście mi się wydawało, że ja to świetnie przeczytałem, w ogóle mucha nie siada. Natomiast ona zaczęła wyliczać, co było źle, co można było poprawić. Ja się w pewnym momencie zirytowałem, ale dopiero później doszedłem do wniosku, że przecież ja jej za to zapłaciłem, że ona ma mi to powiedzieć, co ja robię źle. Także tutaj należy poszukiwać krytyki i mając do czynienia z pracownikami w mojej firmie, młodymi, którzy przychodzą, to widzę, że oni tej krytyki się boją. No i jednym z takich celów początkowych szkoleń jest właśnie pokazanie, że jeżeli jest krytyka merytoryczna, czyli niezłośliwa, nie hejterska, taka krytyka, wie pan, dla samej krytyki, żeby krytykujący podbudował swoje ego, tak, mogę cię tam, bracie, zmieszać z błotem, tylko właśnie krytyka taka bardzo konstruktywna, to ona powinna być wręcz pożądana, po prostu trzeba by się jej domagać. No i też powtarzam, ponieważ my pracujemy w usługach dla firm, czyli dla innych ludzi, bo inni ludzie, to nie jest tak, że my wypuszczamy markę, jakiś produkt i patrzymy, jak ona się sprzedaje, tak jak aparat fotograficzny i na podstawie tego budujemy, aha, dobrze się sprzedaje, to znaczy, że produkt jest dobry. Tak? Czyli tak jak Kałasznikow na przykład, to jest w tylu egzemplarzach powielony, to znaczy, że to był najlepszy model na świecie, tak? W swojej klasie. Tylko my rozmawiamy. W związku z tym ja zawsze mówię, że ta rozmowa z klientem jest bardzo ważna i należy zdać sobie sprawę z tego, że my inaczej zupełnie patrzymy na te rzeczy, które robimy dla klienta, a on patrzy inaczej. On ma zupełnie inne potrzeby niż nam się wydaje. I warto właśnie dowiedzieć się, posłuchać jego krytyki, żeby zobaczyć, co możemy poprawić, tak? Co można zmienić. Entuzjastycznie podchodzą do życia. Ja powiem szczerze, mnie to już trochę zmęczyło, ale byłem rzeczywiście bardzo długo entuzjastą. Natomiast w tej chwili już mnie to wszystko przytłacza, bo nie sądziłem, że te negatywne procesy społeczne w naszym kraju tak szybko się potoczą i nabiorą takiej skali, jak w tej chwili, a no mamy rok 2021, tak? Także inflacja rośnie, to znaczy inflacja to nie jest zjawisko atmosferyczne, naturalne, które samo tak jak deszcz pada albo nie pada, tylko inflacja to jest świadome działanie rządzących, którzy dodrukowują pieniądze, po prostu zwiększając ilość tego pieniądza w obiegu papierowego czy elektronicznego, a to ma bardzo złe, negatywne skutki. Natomiast ma bardzo dobre skutki dla nich, bo przynosi im dochód, natomiast społecznie ma bardzo złe skutki, o tym wszyscy wiedzą, natomiast oni też sobie zdają z tego sprawę i stosują bardzo wyrafinowane techniki, żeby przykryć to swoje złe działanie. No i w zmiędzy innymi dlatego ja ten cały swój entuzjazm już niestety tracę powoli, ale oglądając niedawno wywiad z panem Romanem Kluską, który dostał o wiele większe ciosy od systemu, to widzę, że on jest starszą osobą jeszcze ode mnie, chyba około 10 lat, ale też widzę, że już też tak jakby nie ma nadziei, że to wszystko będzie podążało we właściwym kierunku. Punkt 14. Nonkonformizm. Nie idą za grupą. No i tutaj wiadomo, że jeżeli mamy wymyślić coś nowego, no to nie możemy bazować na tym, co już do tej pory zostało wymyślone. Także to jest taka bardzo ważna cecha innego myślenia, myślenia innymi schematami, innowacyjności. No i tutaj w tym momencie tacy ludzie zostają trochę osamotnieni, bo mało kto ich rozumie. Dopiero wtedy, kiedy te ich pomysły innowacyjne, nietypowe zatrybią, kiedy przyniosą owoce, to wtedy oczywiście wiele osób będzie to analizowało, zastanawiało się, no o tak, to wtedy zrobili, mieli rację, dobrze wymyślili. Natomiast tak, jeżeli właśnie jesteśmy zmuszeni, sami sobie narzucamy to myślenie niestandardowe, nie tak jak cała reszta, to mówię, w pewnym sensie jesteśmy osamotnieni, bo po prostu mało kto nas rozumie. A zanim to wszystko wytłumaczymy, no to dużo wody w Wiśle upływa. Punkt taki dosyć dziwny, bo to jest 15 punkt. Mają opanowaną etykietę i tak jak pisze ten naukowiec, że milionerzy opanowują pewne zasady kultury i etykiety na poziomie mistrzowskim. I na przykład mówi w ten sposób, że ci właśnie ludzie badani przez niego, ja się z tym oczywiście spotkałem we Francji, w Polsce nie, ale we Francji się spotkałem, no on badał chyba Amerykanów. Taką cechą charakterystyczną jest to, że po spotkaniu biznesowym ci ludzie wysyłają krótkie podziękowanie za to spotkanie. Czyli tak jak my dzisiaj nagrywamy, no to pan za chwilę już pojedzie sobie, zwinie manatki i za 2 godziny dostanie pan ode mnie SMS-a, że bardzo dziękuję za owocne nagranie dzisiaj. Tak, dużo żeśmy tam fajnych rzeczy zrobili. Spotkał się pan z czymś takim? Sporadycznie. Sporadycznie, nie? No na pewno pan ode mnie za 2 godziny takiego SMS-a nie dostanie. O ile sobie przypominam, to ja wysyłałem do pana różnego rodzaju maile, ale one były już o wiele dłużej, tak jakby doceniając tą naszą pracę, jakieś tam efekty, które żeśmy osiągnęli, no to po prostu ja wtedy sygnalizowałem. To nie była kurtuazja, tylko to było dostrzeżenie czegoś takiego nadmiarowego, czegoś, co rzeczywiście nam się fajnie udało, fajnie wyszło, no i wtedy się chciałem podzielić z panem swoją radością. Także tutaj mówię, w Polsce ten punkt opanowanie etykiety według mnie to nie ma. Znaczy po prostu nie istnieje chyba, tak? Być może ktoś, kto pracuje dla koncernów zachodnich, czy właśnie pracuje w innej kulturze, nie polskiej, być może to stosuje, natomiast jeżeli chodzi o polskich biznesmenów, to tego nie ma. I ciekawostka, to jest już punkt 16, ja dodam jeszcze 17, poświęcają 15 do 30 minut dziennie wyłącznie na myślenie. Można więcej? Wie pan co? Nie wiem, ale to jest bardzo ważne według mnie i teraz, żeby ja to zauważyłem, że i w momencie, kiedy opędzę się od bieżączki, od tej pracy bieżącej, to ja muszę troszeczkę wypocząć, to znaczy ja nie mogę być opanowany, to nie jest tak, że ja mogę się skupić i zacząć myśleć wtedy, kiedy skończyłem właśnie robić te wszystkie pilne rzeczy, które mnie dopadły. Ja muszę być po pewnej fazie odpoczynku. Jest takie zjawisko superkompensacji, czyli po pewnym wysiłku właśnie tej bieżączce trzeba odpocząć, żeby wejść w tą wyższą fazę intelektualną. Trzeba być trochę już znudzonym tym odpoczynkiem. I nie wiem, czy pan to zauważył, ale ja mam te takie przebłyski intelektu czwartki, piątki. W ogóle uważam, że najgorsze są poniedziałki, to w ogóle jest dzień śmierci biznesmena, natomiast czwartek i piątek to wtedy to są te dni, w których można pomyśleć, bo sprawy bieżące są już mniej więcej pozałatwiane, już jest wizja tego weekendu, w związku z tym klienci też mniej dzwonią, ale ciekawostka, ja bardzo dużo zamówień dostawałem właśnie w czwartki i piątki, czyli właśnie ci moi klienci, którzy potem zostali moimi klientami, oni zaczynali myśleć i poszukiwać pewnych rozwiązań właśnie pod koniec tygodnia. Tak? No oczywiście potem udawali się na weekend, bieżączka się kumulowała, w poniedziałek prysznic bieżączki, we wtorek prysznic bieżączki, potem środa to już takie trochę wyprostowanie, także tutaj, no mówię, to myślenie, ono musi być przygotowane, świetnie się myśli kiedy? Kiedy się biega, na przykład, kiedy się ćwiczy, właśnie ćwiczenia wytrzymałościowe, kiedy człowiek jest spocony, no to wtedy właśnie można wejść w ten tryb takiego myślenia. Oczywiście fajne jest również myślenie, które jest wywołane pewnego rodzaju stresem, na przykład przygotowaniem się do takiej rozmowy jak dzisiaj, tak? Bo to wiadomo, przyjedzie ten kat. To znaczy kat, on nie będzie miał topora, on będzie miał aparat fotograficzny, ale on ten aparat fotograficzny uruchomi o tej 18, no a jeżeli nie o 18, to o 18:10, ale to nie będzie tak, że on uruchomi za 24 godziny, tak? Tu nie ma zmiłuj się, w związku z tym do tego trzeba się przygotować, no i to jest tak jakby ten kibic taki, który nas zmusza do tego, żeby właśnie to myślenie włączyć na wyższym poziomie. No i teraz... Ten badacz tego nie pisze. Natomiast według mnie najważniejszą taką cechą w ogóle człowieka przedsiębiorczego jest myślenie, oczywiście, ale w pewnej kategorii. Najważniejszym pytaniem, na jakie taki człowiek musi sobie odpowiedzieć, jest, co ja mam zrobić? Ja jest wytłuszczone, podkreślone, napisane dużymi literami. Co ja mam zrobić, żeby więcej, lepiej, szybciej zarabiać, osiągnąć, zarobić lub zrobić. Czyli musi być ta zadaniocentryczność wsadzona na samego siebie. Co ja mam zrobić? Proszę zauważyć, to o tym żeśmy mówili, jak była ta afera z odśnieżaniem, tak? No to przygadał kocioł garnkowi, bo ci, którzy rządzą całą Polską, przygadali tym, którzy rządzą Warszawę, że nie odśnieżyli, natomiast tamci się odszczeknęli, ale wy swoich dróg też żeście nie odśnieżyli, tak? To jest bardzo złe podejście. Podejście właśnie powinno się charakteryzować. A co ja mam zrobić, żeby moje drogi były odśnieżone? Co ja mam zrobić, żeby mi się to udało? Co ja mam zrobić, żeby na przykład ta rozmowa była ciekawsza? Oczywiście, niektórym się to udaje, niektórym się mniej udaje. Są osoby, które potrafią naprawdę przykuć cudzą uwagę szerokiej publiczności, a są osoby, które w mniejszym stopniu to potrafią zrobić. Natomiast tak jak mówię, już podsumowanie. Co ja mam zrobić, żeby było lepiej? Co ja mam zrobić, żeby osiągnąć to, tamto i owamto? Ja. Jak ja mam zadziałać? To jest to według mnie ten fundament przedsiębiorczości. Podsumowując teorię znamy, nic tylko praktykować. Tak, tylko że są ograniczenia. Ja jestem, wie pan, urodziłem się w bardzo dobrym okresie, bo byłem wychowany w socjalizmie, tam zgłodniałem, po czym mieliśmy transformację ustrojową i lata od 1991 roku do 2000 to były lata naprawdę tej nieskrępowanej niczym wolnej przedsiębiorczości, spotkań z różnymi ludźmi, którzy robili swoje biznesy, wymiany myśli, kreowania tych produktów. Teraz ja nie wiem, czy ja bym w tej dziedzinie, w której ja robiłem, czyli systemy do zarządzania, informatyczne systemy do zarządzania firmą, czy ja bym w tym odniósł jakiś sukces? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, wie pan, wtedy byłem młody, pełen entuzjazmu, pełen pomysłów, głodny, dobrze wykształcony, chciało mi się pracować. Teraz są warunki zupełnie inne i z moimi... ze swoją wspólniczką, żeśmy się niedawno zastanawiali i to, co wyróżnia chyba obecne czasy, to jest to, że bardzo wielu ludziom się po prostu nie chce pracować. Miska jest pełna najczęściej, więc no można powalczyć, ale czy to konieczne? Cykl życia imperium, dokładnie. Teraz sobie po prostu niektórzy jedzą. Dokładnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.